serdecznie w kolejnym odcinku mojego gameplaya. Wczoraj, znaczy w poprzednim odcinku skończyliśmy misję dla Alcibiadesa. Chodziło o tego typa, którego mieliśmy mu znaleźć i się okazało, że to jest jeden z ludzi, znaczy tych czcicieli kosmosa. I jak widzicie tutaj tą ikonkę zaznaczoną, właśnie idziemy go zgasić, dzięki czemu będziemy mogli zrobić kolejną część naszego legendarnego odzienia. Typ jeszcze jest 26 stopień, więc myślę, że nie będzie jakiegoś strasznie wielkiego problemu. Aczkolwiek już tu widzę, a właśnie świątynia Hefajstosa, a miałem taki zamiar robić ją i stwierdziłem, że jednak lepiej będzie ogarnąć pierwszą świątynię, a dopiero potem coś, co ewentualnie będzie w środku. Jak się okazało, że to jest faktycznie związane z fabułą, tu już nie ma nic. Dobra, widzę, że kapitan jest tutaj najwprzedzie. Ja na początek zapiszę sobie stan gry, dopóki możemy. I tu już kapitan jest 2 stopnie niżej od nas, więc w teorii można by było... No, tu trochę się obniżymy. A, oni są dość blisko. Więc raczej wątpliwe, żebyśmy mogli... Najpierw byśmy tego typa zgasili, bo on nie będzie przynajmniej widział, jak podchodzimy do kapitana, chyba że się kapitan odezwie. Moglibyśmy to zrobić tak, on chyba nie będzie się patrzył w tamtym kierunku. O kurde. Ruszył się, więc... Ale kolejny przyszedł, więc może się zatrzyma i go dupniemy. Może się faktycznie zatrzyma w tamtym miejscu. Bo jak do kapitana podejdzie, to raczej będzie ciężko ich dwóch zgasić. Dobra, więc na początek wiadomo tyle, że... Tam jest ten typiarz. On tam sobie poszedł dalej. O, kapitan sobie tędy będzie szedł. Może nas nie zauważy. Zamienili się. Tam, w którym nikt nie będzie za nim szedł. Więc może się tak zgasić. Raczej nie wyszło to specjalnie cicho. Uciekamy, żeby sobie zrobić trochę miejsca. O kurde. Musimy się cofnąć troszkę. Dobra, troszkę mniej. Dobra, czyli teraz by wypadało... tamci raczej się nie będą bawili w szczegóły. Będzie ze mną walczyć. No raczej... Jakiś jeden z tych. Dobra. Raz nam się zginęło, bowiem wpadliśmy na aż dwóch najemników i nie było lekko. Trzeba teraz jakoś uważać i spróbować ogarnąć ich wszystkich. Pojedynczo, raczej bez hałasu, bo będzie niewesoło. Szczególnie, że
ten atak nie zawsze działa. O. O kurde, widzicie, już se wparował tutaj. Gdzie on będzie teraz szedł? Do mnie? No co za menda. Może mnie nie zauważy. Najchętniej to bym ich opłacił, miał z tym święty spokój, ale więcej tego opłacania, tym więcej kosztuje to wszystko. Prosto idzie? Prosto. O kurde, akurat się teraz ruszył. No dobra, może go capniemy. Chodź tu, waćpan. No chodź tu, śliczny, chodź. Teraz na szybkiego, żeby nas nie zauważyła. Idzie tu czy nie? Idzie. Kurde blade. Może w ten sposób się uda. Żeby tamtego typa jakoś zgasić. Dobra, on sobie tak tu siedzi. Może go capniemy w ten sposób. Kurde, ruszył się akurat. I menda sobie poszła. Dobre, że póki co tam nikogo w środku nie ma. Znaczy... Dobra. Typ leży. Może go jeszcze raz zdążymy udupić. Gdzież on sobie spaceruje u diabła? Mhm, tu sobie idzie. Może jakoś nam się uda go dupnąć. No i super, Hermippos. Rękawice jadu żeśmy dostali. Okej, koleś tam sobie będzie zazwracał. My się cofniemy dotąd. Trzeba będzie jeszcze oczyścić to całą świątynię. Z tych całych... zapasów. Tylko ich tu jest, tak naprawdę? Są dwa, czyli tamten tam dalej. I pewnie ten w środku gdzieś, tylko nie wiem, czy ten w środku, może gdzieś on tutaj pod spodem jest. Ciężko stwierdzić. I tak to nie. Czyli musimy wyjść i sprawdzić w ten sposób. To już co innego, to już co innego. Czyli zapewne gdzieś w środku to będzie jeszcze. Gdzieś tu? Tylko jeszcze to jest niewidoczne. O kurde, idzie sobie Franca. O kurde,
Uciekamy. Czyli idziemy szybko, te zapasy zgosimy. Tam też raczej nie powinien nam przeszkadzać, aczkolwiek się dopiero okaże, czy faktycznie. Dobra, typ leży. Teraz szybciutko ogarniemy te zapasy. Uda nam się? Może się uda jeszcze. Dokąd tam? Kurde. Tam jeszcze trzeci sobie łazi. To jest naprawdę przekichane, kiedy oni tu wszyscy łażą dookoła. I nie idzie. No, kapitan niby skasowany. Gdzie ona tam sobie łazi? Ja pierdzielę. 28. Teraz wypadałoby jakoś wpaść na szybkiego do tego budynku. Nie da rady za bardzo. Trzeba by było. Nie wiem, czy się z Francą bić, czy nie. Zapiszę sobie stan gry. W teorii tych drugich nie ma w pobliżu. Więc można byłoby jakoś ją, z nią powalczyć, tylko pytanie. Dobra, troszkę tu jest rzeczy. Chyba raczej tu nie wejdzie. Dobra, znajdź skarb. Pierwszy jest znaleziony. To drugi pewnie będzie z drugiej strony. Tak mi się zdaje. Trzeba by teraz skoczyć na dach. Gdyby to było możliwe. Tak, tu jakby widać, że jest jeden pod spodem. Czekaj, jak będzie z drugim. Okej, okay, to ukradzione jest. Tylko czegoś nie widzę najgorsze tego drugiego zapasu wojennego. Gdzie on może być? Tu nic nie widzę. To jest tamten zapas. Okej, więc gonimy. Może to będzie ten. Okej, ogarnięte.
Świątynia do Hefajstosa ukończona. No i ładnie. Tamtą typiarę jakieś będzie można zgasić. No jest mocna, nie ma co. Dobra. Teraz zapiszę sobie stan gry. Aha, nie da się, bo jesteśmy na terenie tej całej cholernej świątyni. A więc teraz wypadałoby... Chociaż ciekawe, ile by mnie kosztowało teraz wykupienie tych wszystkich najemników. 696 w teorii dla świętego spokoju. I mamy spokój. No więc jest tak, ekwipunek. Jakaś nowa broń, nie, za bardzo jakoś nic specjalnego nie ma. Po staremu 26, 20. Właśnie rękawica jadu. Możemy już sobie je wymienić. Trzeba będzie też się potem ogarnąć. Zestaw mamy półtrudnika z północy, ale nie będziemy go używali, bo nie ma zbyt do czego. Tak, i tu jest na razie po staremu. 11. Tak, czciciel, kogo byśmy teraz udupili? Gdzie on jest? A, to nowy nieodkryty? Czy będziemy na go odkryć jeszcze? Nie, jeszcze dwie zagadki zostały. Jest szpiegiem, nazywa się Cień i mędrzec nazywa się Nyx. I od niego będziemy mieli, o, sztylet Kronosa. Spore. Dobra, teraz wchodzimy do zadań. Co my tu mamy? Tak sobie myślę, żeby powoli przechodzić do... ostatni pytanik nam tu został. Pytanie, co to jest w ogóle? To idziemy tam chyba, bo zostanie to wtedy... Ostatni pytanik, jaki mamy w ramach miasta Aten. Więc nie ma co się zastanawiać. Gonimy tam. Trochę mam taki zachrypnięty głos, szczerze mówiąc, nie wiem do końca od czego. Ale i tak bywa. Skoczymy sobie po dachach. W ogóle rzadko... Dom Afrodyty. Sam sobie tak zdaję sprawę, że zbyt rzadko chodzę w ogóle po dachach, chociaż jestem asasynem. Ale właśnie ta seria taka jest... Oho, warta to obróbki marmuru. No proszę. Żeby to był to miejsce? 1, 2, 1 skarb, 1 kapitan. I to jest chyba tutaj. Tak, to jest to miejsce. Może by się je przy okazji udało ogarnąć. Zapiszemy sobie stan gry. I spróbujemy. Kapitan jest aż... Tu i tych kapitanów tu jest. Jest tylko jeden ciekawy, który pewnie tamten. Dobra, to już przynajmniej tyle wiadomo. On tak sobie stoi to w oknie. Bo jak to tego capniemy, to raczej będą bardzo blisko. No właśnie. Zejdziemy sobie. Bo ten tutaj to raczej... No tak, można i w ten sposób. On tam sobie teraz wyszedł. Ale może nam się uda. No kurde, nie było to jakoś specjalnie. Ah!
Trzeba by tam tego typa zaraz udupić. Całkiem mocny, trzeba przyznać. No bo zaraz go dupniemy. O kurde. To menda. Jak zwykle gąbka na te. No strzelaj sobie, strzelaj z tego, strzelaj durniu. Może się uda. A to menda. O kurde. Chodź, chodź tu. Śliczny. Ładnie. Typ przeszukany. No i super. Miejscowa ogarnięta. Misja ukończona, znaczy warsztat obróbki marmuru. Coś tu jeszcze jest. Tylko gdzie? Chyba żeśmy tego typa nie ogarnęli do końca. No, tu coś mamy. Chyba to wszystko już będzie. Tak, raczej wszystko. Okej. Wypadałoby teraz w sumie ogarnąć do końca te wszystkie takie miejsca, których jeszcze nie zrobiliśmy. A zostało troszkę te więzienie. Mennica. Tu już nic. I dom handlowy. Czyli są takie jeszcze małe rzeczy. Mam jeszcze świątynię Skolapa, ale myślę, że coś z tym będzie związanego jeszcze później fabularnie. O, i tu coś mamy teraz. Z wysokiego konia. Cóż, można byłoby tam skoczyć w takim razie. Coś tam jeszcze mamy w ekwipunku nowego. Okej, okay. A więc idziemy teraz w kierunku kolejnej misji. Stoi sobie. On tak sobie widzę, podróżuje z miejsca na miejsce. Siema, Ziuta. That's a nice horse, Socrates. It's a very nice horse. A sturdy horse. It's also a stolen horse. Porządny obywatel zgłosiłby to. It looks like I'll have to report you, Socrates. It's what a good citizen would do, right? Oh, very good. Although a bit preemptive without all the details, wouldn't you say? It was a joke. The real question is whether there is truth behind the joke, or if one's mind can be changed once the whole story is revealed. What story is that? There is a man nearby who is responsible for stealing the horse. I've been contemplating the proper course of action, but I'd like to know what you think is right. Zdecyduję, jak należy postąpić. And how should I make my decision? Your thoughts are your own, but speaking to the thief himself may help you decide. Can such a crime be justified? It's an interesting thought. Where is the thief now? I told him to wait by the stables southwest of here. If you caught him stealing a horse, what's to say he won't just run away? The hope of keeping the horse. That's where you come in. I'll let him tell you the rest.
z wysokiego konia. Dobra, więc mamy troszkę do tego typa. Coś mi się zdaje, że będzie to łatwiej jednak chyba pójście piechotą. Myślałem, że mnie zaraz ugryzie, jednak nie. To jest niesamowite, że... A może i tak, taka dzielnica chyba w sumie, gdzie się to wszystko... No jakiś syf. Taka dzielnica, w której chyba się robi rzeźby. Taka jakby, nie wiem, nie handlowa, tylko przemysłowa dzielnica. No nad port blisko, więc wszystko można byłoby szybko transportować. To chyba jest port. Tak, to jest port. Dobra, gdzieś tu typo jest. Ty, jak zwykle. Ja już tu chyba raz byłem. Tak, tak mi się przynajmniej zdaje. Chybaż tu byłem raz. On gdzieś tam łazi. W sumie biega. Raczej biega. Trzeba go z tamtej strony capnąć. I ucieka. No tak, a już myślałem, że będę... Jakiś dzieciak, czy mi się zdawało? Jakby jakiś dzieciak sam, nie wiem. Ciekawa rzecz, że w końcu z kogoś się goni. Coś innego. Are you the one who stole the horse? Socrates said I should talk to you. Bad enough being caught, but to have a Mystios judge me... Better than an Athenian guard. Anything to say? The man I stole it from won't even miss it. He has plenty of others, while my only horse died last week. If I had a drachmi to buy a new one, I would have. Dlaczego ukradłeś konia? Did you steal the horse to use it or sell it? I have a family to feed, and this horse will help me on the farm. Plus, I have no other way of traveling right now. There's no other option? Not that I could think of. Trust me, I feel shame for what I did. Dlaczego wybrałeś akurat tego konia? Any reason you picked this specific horse? It was the easiest one to take. Other than that, not really. Though, I did make sure it wasn't his best horse. A courteous thief. I didn't steal it for fun. I did it because I had no other choice. Rozumiem. I have enough information to make a decision. I hope you can understand. Wouldn't you do the same if it was your family? Okej, mamy teraz wrócić do Sokratesa. No to wracamy do niego. Do gdzieś tamtą stronę. W sumie no całkiem mi się podobałoby mi się dla niego, chociaż wolałbym, żeby troszkę był bardziej rozwinięty pod takim względem, wiecie, dialogowym. Mam wrażenie, że trochę to wszystko zbyt proste, aczkolwiek może na tym to polega, że tak powiem proste wybory, znaczy wybory wydające się być proste są tak naprawdę trudne, bo nie ma wiele na czym się znaczy nie ma wiele rozkmin, a jednak paradoksalnie im mniej wiemy, tym trudniej podjąć decyzję. Zobaczymy, co nam Sokrates powie. Da nam lekcję życia po raz kolejny, czy stwierdzi, że mieliśmy rację. Have you decided what should be done? Powinien zatrzymać konia. Tak mi się wydaje. Chociaż też nie wiem, od kogo go konkretnie ukradł, ale skoro miał ich dużo, to może faktycznie. Chociaż mógłby zrzucić konia, a ja bym... If he needs the horse more than the man he stole it from, let him keep it. It'll do him more good. So, determining whether a crime deserves a consequence or reward is dependent on the reasons behind it? An intriguing thought, although I can see how dangerous such thinking might be.
The real question is whether my decision matters at all, or if this was just another test to see what I would do. Właśnie. There is a good chance it is both, but an equally good chance it is neither. Now you're not making sense on purpose. Let me ask you one more thing. If one man kills another in order to save many, can his actions be considered just, or should the man be punished? Powinien ponieść karę. W sumie też zabija kogoś. The outcome may be better, but he should still be punished for his crime. That is true, yet if his peers were to decide, especially those he saved, they may argue that though the action was wrong, it was necessary and just. I'm not sure the law cares about the reasons. But if we are to decide whether the law should act on a man, or if his crime should be pardoned, the worthiness of the action should be taken into account, should it not? Are we done yet? I can't stay here all day. Of course you can't. It's a luxury few can afford. Even those with the time for it often lack the mental capacity for such things. Okay. No, to było słodziutkie. Tunika z Aten, zadanie kończone z wysokiego konia. No i fajnie. Powoli. Oj, nowy poziom, 29. Superasto. Pytanie teraz, co byśmy mogli nowego odpalić? Ile w ogóle mamy? Odblokowano nowy gwarowarek. 15% obrażeń przy trafieniu w głowę. To jest dobra, jak ma się te łuki. To przy łuku można byłoby dorzucić troszkę. Coś my tu mamy. No tak, dwa kawałki, czy jeszcze trochę jej brakuje, zanim będziemy mogli ulepszyć naszą włócznię. No i dodatkowy punkt. Co by tu zainwestować? Mistrzostwo skradania, czy śmiertelne skradobójstwo? Zrobimy to. Okej, okay, ekwipunek jeszcze spojrzymy. Tu mamy coś nowego, nową zbroję. Ale póki co nasze rzadkie fatałaszki są najlepsze. I najemnica oczywiście, jakiś tam nowy nam pewnie wparował po drodze. Gdzie on jest? Nie widzę go jakoś tu specjalnie. O, pojawia się tutaj. Kurde, drugi stopień, kto to jest? A lektor zwany Ognistowłosym. Matko bosku kochano. 47 poziom, czyli jeszcze nam troszkę brakuje do niego. Dobra, więc teraz wracamy do mapy. Może nam się pojawi jakieś nowe zadanie związane z naszym... No chyba jednak nie. Więc po prostu myślę, że teraz nic nas nie powstrzymuje, żeby po prostu ruszyć w pierwszą misję, która nas będzie... która nam rozkręci fabułę. To będzie zapewne znaleźć dziewczyną, czyli skoczymy do Koryntu. I chyba to będziemy teraz robili. Tak więc mamy przed sobą nieco takie dwa Ateny. Dwa miasta Aten do przebycia i do tej Koryncji. A więc zapewne przejdziemy sobie piechotką, będziemy patrzyć co po kolei, aż dotrzemy do tego miejsca. Bardzo to fajne, bowiem normalnie bym użył jakiegoś, wiecie, szybkiego środka podróży, a jednak wolę sobie troszkę powędrować. A więc teraz idziemy jakoś tędy, byleby tylko wyjść z miasta. No i zaczynają się jakieś tereny miejskie. Miejskie, leśne to znaczy się. Czekaj, czy gdzieś jakoś drożkę znajdziemy, żeby nie było konieczności podróżowania przez las. Troszkę tak z Wiedźminem, nie? Że jak jeździmy przez podejrzane tereny, to wtedy dużo łatwiej wpaść w jakieś niebezpieczeństwo. Idziemy tędy. Dobra, może nikt mnie nie będzie gonił. Dajemy sobie spokój. Póki co. O, już tu coś widzę w tle. Tu mamy kamyczek? Nie, tylko mi się chyba wydawało. Nic tu szczególnego nie ma. Let's go. Niby ten zmysł jest niezły, ale jakbyś go nie używał, to i tak do końca nie wiadomo, co u diabła gdzie jest. Let's go. Dobra, idziemy przed siebie.
Korynt jest niby w tamtą stronę. Zobaczymy, co tu w ogóle mamy na tej mapie. Obok czego my jesteśmy? Tu jakieś miasto, nieodkryte miejsce. Święta równina Demeter. Ale idziemy dobrze, w dobrym kierunku, bo czeka nas przejście przez w ogóle... A my zaraz będziemy... W tym... W Megaris przejdziemy sobie. Czyli sobie znajome klimaty. Więc tu pewnie wpadniemy kiedy indziej. Sanctuarium Elusis. Come on. Okej. Co my tu mamy? Let's go. Wrócimy się tędy, idziemy w górę. I prawdopodobnie trafimy niebawem. Czy to byłby numer, jakbyśmy wpadli od razu? Elusis. What great mysteries do you hide from us? Sanctuarium Elusis. I to jest trochę tu skarbów. Tu też coś mamy. Tak, czyli będzie jedno z miast. Tu będzie sporo rzeczy do odkrycia. No ale póki co. Zobaczymy, jak to w ogóle na mapie wygląda. Tak. Ewidentnie nieodkryte miejsce, jakieś coś też tu jest. Ciekawe co? Zaraz sobie wpadniemy. Może coś ciekawego się okaże. No. Aha. Dobra. Dużo nie trzeba było. Tu się do nas czepili. Co, będę teraz ganiać, czy jak? Może nie. A jednak. Dobra, spadamy stąd. Chociaż w sumie, skoro już tak się mnie czepił, to może go udupimy. Tylko pytanie jest... Co jest jakiś... Dobra, spróbujemy go capnąć. Może... Tą metodą. Jak go teraz capnąć? O, chyba się zabije. A dupa. O, mocny jest. No dobra, długo nie wytrzymał. Na szczęście nasze. Wracamy sobie. Ogarnijmy od razu ten skarbiec. Pas tropiciela. Będą chłopaki nas ganiać. To może ich od razu udupimy. No i gdzie ja strzeliłem? Dobra, typ leży. Kurde, że tak ci ludzie muszą naprawdę wyskakiwać. Jest ich tam trochę. Jaki skarbiec tu jest. Dobra, ale tym się zajmiemy później. Na razie sobie idziemy. Znaczy zmykamy stąd, żeby sobie za bardzo nie narobić problemów. Zobaczymy, co tutaj przy okazji jest. Może jest jakieś kamyczki. No nie, tu za bardzo nic nie ma. Wiemy tyle, że narobiliśmy tu niezłego hałasu. Ładnie. O, już widzę stamtąd ten cały... Cały fort, którym któregoś razu chyba tą chimerę całą, tego czciela chimerę rozwaliliśmy. Tak, port Nisaya to tam było, a tam ją chyba zabiliśmy. Okej, dobra. To chyba tyle w tym odcinku, bo widzę, że 45. minuta pykła.
Dziękuję wam, którym będziemy się kierować. Dzięki za uwagę. Grał do was Manfredo Łączek z Księżyca.